Hej, hej, witam serdecznie, z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Wiedźmin Qui-Gon Poboczne. I lecimy. Lecimy ze zleceniem leśnica. Tym razem. Tylko tak. Ja tutaj mam, że już porozmawiałem z sołtysem Podgajów na temat tego zlecenia. A prawdopodobnie było związane z jakimś innym zadaniem. Więc teraz mam przesłuchać świadków, więc lecimy. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, Jo? jako i teraz ciebie widzę, O, Wiedźminie. czy ona wie co? Jak Leś. wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Aha. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. No i dobra, czyli tak. Mamy jedno. Czy kogoś jeszcze tu mogę przesłuchać? Nie. Lecimy zbadać Zaraz mnie kręgosłup pęknie na pół. miejsce, gdzie to się wydarzyło. Czyli gdzieś tu. Mamy przeszukać Tego. okolice po wiedźmińskimi zmysłami. Ciekawe. No jest coś tu. Szła tędy kobieta, boso. Ciekawe. A to? Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić okrzywy. Odstępy świadczą, że biegła, dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Ciekawe, ale teraz w którą stronę? W tą stronę. Z tego co widzę. Tu gdzieś. Kurde, ale zakręca. O dobra, jest tutaj. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Nóż Jest na nim zabójcy. zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Okej, okay, no to lecimy za śladami. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Przeczytajmy. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Aha. Dobra, to ja zaraz wracam. Bo tutaj mam taki. O. Mogę coś tutaj sobie zrobić, więc ja zapauzuję nagranie i zaraz wracam. Okej. Okay. Grasanci pokonani. To lecimy do wioski. Wypytać sołtysa, o co chodzi. Czy on coś wie więcej na ten temat, czy nic. Czy będzie mi ściemniał? Jak będzie mi ściemniał, to go zarąbię. Proste, nie? Dobra, sołtys! Ty jesteś ten białowłosy? Ano jo, a co? Witaj. W jakiej sprawie? Ogłoszenia, a co? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Oboje? Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Nie jest lekko. Odczynienie Oj. klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. O, czyli co? Czyli co? Lecimy. O, co to było za mrugnięcie?
Kurde. Bez jakichś tutaj mi numerów, proszę. Czyli co ja mogę jej zrobić w tym momencie? Czy jakbym... Ej. Ja mam pomysł, a jakbym ten nóż tam zostawił? Położył? Ha? Ja tego tu nie było przecież. Dobra, co ja mu teraz zrobię? A, bo użyć. No dobra, zobaczmy, co się stanie. Dobra. No jest, koleżanka. Oj, oj, oj. Wiadomo, leśnica, dobra. Irden na pewno się przyda. Pogarasz, kurde, ale ona drze tego ryja. I lecimy w nią. Tak to jak ona jest. O właśnie. Tak długo jak ona jest w Irdenie. To by mi pomogło, ale niestety. Zaliła. I gni. Chodź, 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 chodź. A, dostała znowu. Irden. Nie, 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 nie. Kurde. Dobrze. Ale na ostatnie. O kurde, na ostatkach sił normalnie. Ledwo się udało. O kurde. Bo trzeba przyznać, że nie jest łatwo i tutaj pokonywać takie stworki. Dobra, lecimy po nagrodę. No, ale kurde. Wiecie co, nie wiem, czy ja sobie jaskółki nie zużyję po prostu. Żeby mi się ładnie życie odnowiło. Chociaż mogłem się też przespać. Ale jak się prześpię, no to mi się jaskółka odnowi, więc to w sumie na jedno wychodzi. Kurde, groma mogłem sobie wypić. W sumie nie pomyślałem. No ale dobra. Dajcie jeszcze raz, żeby mi się ładnie zregenerowało życie. Gdyby nie wspomożycielki, co wknie jej włodarzom, dawno byśmy wszyscy pomarli. Ha, jasne. Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ach, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. O, tobie też. Bywaj. Jesteś ten białowłosy? No jestem, a to już... Nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia. No dobra, mamy to. Mamy zrobione misje. Poboczną więc. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę. Na razie, trzymajcie się, cześć.